Wracamy, kochani, po krótkiej przerwie na kolejny maratonik, oczywiście, Football Managera. Kłaniam się nisko, nocne koło uzależnienie, Football Manager i inne poboczne gry sportowe. José Rudinio, analityka sportowa, za chwilę przechodzimy. Bęben wystaje spod koszuli, trzeba zacząć robić manewry. Ale póki co po prostu to jest niesamowite motulki w brzuchu, wielka miłość, pierwsze randki, spotkania. Football Manager skradł mi serce i życie. Taka prawda. Paris Kundora ci jak to rozegrać. Co zrobić, żeby nie było ciszy? 5 złotych. Kurde, żeby nie było ciszy, myślę, że powinieneś do niej coś mówić, kurwa stary. Wtedy to już w ogóle jest sukces, nie? Tak, to jest mega realistyczne, mega realistyczne. I powiem ci, że Wisła tamten sezon grała średnio, a ten sezon, oj, nie wiem, czy mnie te powiadomienia nie zagłuszają za bardzo, ale będę mówił, Wisła Kraków była średniakiem w tamtym sezonie, a teraz, no przed chwilą była nawet liderem. Mogę chciać pokazać skład Wisły, chcesz sobie zobaczyć, to ci pokażę. Kluczowy oczywiście Błaszczykowski, zobaczcie jak Wolverine pierdolony wygląda. Kliment, Janiszewski, a piłkarze? Pierwszy skład, zobacz sobie pierwszy skład. Nie wiem, czy to mi się pokaże na tablicy jakiejś. Ale lecą te powiadomienia. No wiesz, wiadomo, jest to fajny skład, widać młodych, ale zobacz sobie na piękny skład. Oczywiście starych Słowaków. Skład starych Słowaków. Rumunów, Czechów i Serbów. I walczymy jeszcze o starego Szweda, 35-letniego, ale kurwa nie chciał przyjść, nie? Ja mu mówię, że dawać, tutaj mamy renty, kurwa. Mamy wyjazdy co tydzień, kurwa. Mówi, że nie, nie przyjadę, nie przyjadę. Więc potężny. Ogólnie teraz tak, wiadomo, teraz bazuję na młodych graczach, ale następnym moim wyzwaniem za rok. Za rok moim wyzwaniem jest zrobienie ekipy 35 albo 32 lata. Oldboje, sami oldboje i idziemy Ligę Polską. Liga Polska, stare chłopy lecą. Oldboy, taki emerycki skład. Ale lecą te gwiazdki, dziękuję, dziękuję, niech wszystkie przelecą. Grubo jest. Tak, dokładnie tak, ale tak naprawdę wiadomo, żarty żartami. Nie mam starych Słowaków, albo nie aż tylu. Nie mam starych, mam starego pana z Ukrainy, Ukraińca, ale dobrze gra. Oleksij Diatiew. Mamy Jugasa. Jugas jest Polakiem, jak się nie mylę. Jugas jest Polakiem? Gdzie on ma tu narodowość? Chyba nie jest Jugas Polakiem, chyba jest Czechem. Tak, jest Czechem, ale nie jest starym Czechem. Nie, jest starym Czechem, mamy starego Czecha. W ogóle paradoksalnie stary Czech, a kurwa jest chłopak do mnie 2 miesiące młodszy. Więc można powiedzieć, że no coś tam się zrobiło ta ekipa. Zrobiło się kilka transferów, wpadło, jeśli chodzi o transfery. Surzyn, wyciągnięty chłopak z Jabłońca, to jest chyba Polak. Polak, ale Czech. Czech, ale grał w Czechach. Polak, co grał w Czechach. I to jest kurwa narodowość napisana. Klub Krakowia, 20 lat. Widzowie, gdzie tu na narodowość jest napisana? Czyja żona to ogląda? Stary, chłopie, wasze wszystkie żony mnie oglądają tutaj na tych streamkach. Każda. Gdzie jest. To też jest Czech? Kurwa, to też znowu skład Czechów. Pod wiekiem. Aha, no tak, kurwa, ale jaja, rzeczywiście. Bo mówię, że się uczę. No to widzicie, czesko-ukraińska obrona. Mamy Loszaja. Losze to oczywiście jest wariacik z Kosowa, wariacina. Sadikowicz. Z Bośni i Hercegowiny, następnie Hanka Rumun, Van Amersfoort Holender, Alvarez Niemiec, więc jest kurwa, jest interkontynentalnie, jest egzotycznie widzowie, ale to nie znaczy, że nie ma jeszcze egzotyki więcej. Rivaldinho, Brazylia, co się to kurwa mówi? Rivaldinho, Rivaldo? A, właśnie tak, jego stary w Barcelonie kiedyś grał, a teraz jego syn gra u mnie. Następnie Piszczek, Polak, bardzo fajny kolega, Niemiec, Zaucha, to są małolaty, Siplak. Siplak to oczywiście jest nie kto inny jak Słowak, no bo Krakowia bez Słowaka, to jak nie Krakowia, no. Siemanko, papcio, byłem dziś u Sokoła, dzięki za motywację, bo zbierałem. Proszę się bardzo. Długo do tego. W styczniu idę pod nóż, a u ciebie jak efekty zagoiła się armata. Kończy się już gość, ale już jestem za najgorszy. Najgorszy za mną, czy najgorszy, jeśli to można nazwać najgorszym. Dajcie muzykę zmienię, bo jest spierdolona. Damy sobie muzykę dla dzieci. Cyk. Okej. Okay. I teraz moje najlepsze zakupy. Najlepsze zakupy. Filip Nguyen. Oczywiście to jest Wietnamczyk, 30-letni Wietnamczyk na bramce.
od kiedy w składzie mniej bramek tracimy, jest to rozegranie, piłka chodzi kurwa do obrońców po ziemi, no to jest po prostu oczko w głowie 30-letni Wietnamczyk, świetny bramkarz. Krzysztof, Paris, co robić? Poznałem dupkę ostatnio... O Jezu, z tymi dupkami, ja pierdolę, ty może... Jezus, stary. ...łóżkowe i się okazało, że ty piara ma fetysz cukinii i... No i zajebiście, stawiam to do kuchni, kurwa, będziesz gotować cukinię. ...albo do japy, dupy lub cipy, a ja akurat świetnie, lubię fenomenalnie. Jeść. 5 złotych. Fenomenalnie, z takim żartem, że ty poznajesz kobietę, to w ogóle jest sukces dla ciebie, więc brawo. Kolejny mój zakup to był Surzyn, to z Czech go wyrywałem, ale mamy chłopaka... On na ławce na razie sobie gra. Listkowski. Jego z Lecce dorwałem. Pogoń Szczecin, Raków. On był w Lecce, był we Włoszech. To jest taki kurwa Zieliński, tylko że z Białegostoku, można powiedzieć. Zieliński z Białegostoku. No i gra u nas na środku, czasem to się chłopak pokaże. Najważniejsze talenty aktualnie. Myszor. Wyrwałem go z klatki schodowej, zażyganego go podniosłem, powiedziałem, zrobię z ciebie gwiazdę. A Myszor kurwa nawet nie, oczy nie widział. Otrząsłem go tak... Sezon dzisiaj jest gwiazdą, strzela bramki, podstawowy gracz Krakowi. Tak jest. Tak naprawdę grał w drugiej drużynie. Grał w drugiej drużynie, a go przyniosłem do pierwszej. Najlepsze jest to, że w prawdziwym życiu on też się dostał do pierwszej drużyny i też dobrze w niej gra. 20 lat, młody. Hanka, no to nie ma co przedstawiać, Van Amersfoort to są takie, można powiedzieć, najważniejsze jednostki u mnie. Oni robią robotę, tak? Bez nich, no to zagłębiłem Sosnowy z napizdy dostaliśmy, do czego oczywiście przejdziemy. Alvarez oczywiście Niemiec, który odzyskał, można powiedzieć, że tak powiem, skrzydła. Jak to się udało? W tamtym sezonie zdegradowałem skurwysyna do drugiej drużyny i do drużyny U18. Tam robił progres i teraz wrócił z tej drugiej drużyny tak na was doładowany, że jak go wpierdala na boisko, no to jest kaplica. Kaplica, ale jego rywalem oczywiście, Rivaldinho, Piszczek, więc jest ekipa, no i oczywiście stary, dobry Niemiec, Torres Knull. Mamy jeszcze Marokańczyka, dobre Maroko, przymyka oko, wariaci, 24-latek, na środku sobie zaraz kontuzję, mam do klubu, ostatnio wyszedł i coś tam się podziało. Remi z Legii Warszawa sprowadzony, 31-letni Francuz, z tym, że on nie jest zgłoszony do składu. Lutowak, bardzo fajna, można powiedzieć, sytuacja, sprowadzony z Partizanu Belgrad w pierwszym sezonie. I tu właśnie będę musiał go wrzucić, któregoś napastnika wyrzucić. I to będzie Piszczek, który nie spisuje się dobrze. Lutowak na lewą pomoc, lewą obronę, tam się odnajduje. Sprowadzony oczywiście z FK Partizana. Chwilę był w teleoptiku, a ja mówię, nie, kurwa, wracaj do nas. 45 spotkań, fajny, pracujący na prawej stronie, aktywny, kurwa, pomocniku, obrońca, piłkarz. Dobry człowiek przede wszystkim. Chebo wypada na chwilę powoli ze składu, też jest utalentowany. Sadykowicz go wygryzł. Lusiusz, Rakoczy, no to mocne nazwiska, ale wiadomo, tu też są mocne nazwiska. Zaucha. A może temu Chebo damy szansę? Chebo i odpocznie sobie... Souza. On jakoś nie przebija się mi do tego składu. Defensywny. Dobra. To sobie zamykamy, bo najważniejsze, właśnie czym... Kuba, poczekaj, HVNDL! Derby są teraz, kurwa, derby, wołajcie go! Nie wiem, czy on poszedł już ze streama, czy nie poszedł. Właśnie, po co my dzisiaj odpalamy tego streama, właśnie. Tak naprawdę nie chciało mi się go... Nie no, daję, chciało mi się, bo jestem uzależniony od tej gry. Chodziło o to, żeby dzisiaj właśnie specjalnie odpalić na derby. Mamy derby, Krakowia z Wisłą, kochani. Na początku przedstawię wam tabelę. Po 13 spotkaniach Krakowia mocna piąta pozycja. 3 punkty niestety do lidera. Jest ciasno, fis, jest naprawdę ciężko. I teraz pokażemy ostatnie wyniki mojej drużyny, albo w ogóle cały sezon, jak to wygląda. Mecze towarzyskie, Sandecja 6-3, Dynamo, Ceskie, Budejowicie, też to 3-0 weźmy wygrali? 6-3, 6-0. No i Liga niestety, zaczynamy. 0-3 na cipę. Wiecie, łapiemy się, macamy, nie wiadomo, skład się rozsypał. Potem tychy, 4-0. Ja już w głowie myślę, mamy to. Mamy recepturę. Chuja w dupie mamy. 0-1 z Częstochową. Wyłapujemy na wyjeździe. Nie wiemy, co się dzieje. Z Radomiakiem 2-1 po walce. Okej, myślamy, że stabilizujemy się. No i mocna Pogoń na wyjeździe. 2-2. 2-1 ze Śląskiem. Super wynik. Z Poznaniem remis. Ale czegoś nam brakuje. I ze Stalą chrupło. Ze Stalą chrupło na wyjeździe ze słabym zawodnikiem. Przegraliśmy. Wisła Płoc, Zagłębie. Wiemy, że coś się dzieje. Z Pucharze. Odpuściliśmy Puchar na korzyść Ligi. Co potem się przełożyło 3-0 z Legią. Widzew, łódzki Widzew, 2-1 dostaje u nas.
I przepraszam, na wyjeździe, a Ełka jest przyjeżdża i fartownie nas ogrywa śmiesznym karnym. Kurwa jego mać. Przed nami kolejna część sezonu, sporo się będzie działo, skrzynka wiadomości, oczywiście jeszcze trening ustawiamy sobie, odpoczynek w oparciu o informacje od fizjoterapeuty, bo on ma pierwszy kontakt z piłkarzem. To on go dotyka, to on sprawdza, pyta go i tak dalej. Trener se może mówić odpoczynek i odpoczynek. Ja mam swój sztab, on mi pomaga. Mamy teraz oczywiście skauta. Informacje o Wiśle Kraków. Najlepszy strzelec Jan Kliment. Jan Kliment, który prawdopodobnie nie zagra w tym meczu. 11 spośród 25 asyst w ostatnim spotkaniu to zagranie z okolicy pola karnego, czyli oni są, grają w boksie. Grają w boksie. Zespół jest jednym z gorszych w rozgrywaniu pod względem pracowitości, czyli można na nich siąść. Knul jego profesjonalizm mogą... No właśnie, czyli może zagrać Knul. Kto wie, czy nie wystawimy Niemca. Albo Alvareza, albo Knula. I teraz pytanie do was, widzowie. Czemu ja tak dremordę? Ja dremordę bardzo? Strasznie to tak słychać? Ściszacie tę transmisję? Ale ja to tak mam. Pierwszą dwie godziny jestem podniecony, potem się nie odzywam w ogóle. Ale do was pytanie mam teraz. Knul czy Alvarez? Piszcie w komentarzach. Knul czy Alvarez? Kogo bierzemy na szpicę? Mamy jeszcze trochę czasu. Cotygodniowe zebranie. Ja oczywiście na nie nie chodzę. Informacje treningowe, kontynuuj. Bardzo ważny mecz z Wisłą Kraków. I gramy na wyjeździe. Pamiętamy sezon temu? 3-1 na wyjeździe, u siebie wygraliśmy. Więc mamy jakby taki derbowy remis. Alvarez. No, ale obydwoje są Szwabami, czyli Szwabami, Niemcami, przepraszam. Spotkanie z liderami zespołu, omów problem z zawodnikami. Co się dzieje, chłopaki? Jestem bardzo rozczarowany, że nie udało nam się znaleźć rozwiązania tego problemu. Ale jakiego? Co się dzieje? Dziękuję, że nas pan wysłuchał. Obyśmy to rzeczywiście wydywaliśmy go na boisku. Ja nie wiem, o kim rozmawialiśmy. No, Han, przecież jest spokojnie, mamy prawie lidera. Lecimy dalej. Bardzo ważny meczek, też bardzo ważny meczek dla streama, ponieważ, no wiecie, rozpoczynam streama, jest super atmosfera, wszyscy się cieszymy. Dostajemy w pizdę, już się nie chce, ale no mecz, można powiedzieć, na szczycie. Mecz kolejki. Jeszcze sobie zobaczymy transfery, stan finansów. Zobaczcie, prawie 500 000 mam na wykorzystania, bo uzbierałem. Sprzedałem Peskę, sprzedałem Niemczyckiego. Serdecznie oczywiście was pozdrawiam, chłopaki, ale niestety z mojego klubu uciekliście, do lepszych oczywiście klubów. Paradoksalnie, bo Peska poszedł do Zagłębia Lubin, które jest mistrzem Polski aktualnie tutaj w grze, a my Zagłębie Lubin ograliśmy. Więc Peska by sobie zamienił klub, ale zarobiliśmy na Peskę 300 tysięcy złotych. Za Niemczyckiego prawie milion, kurwa, coś takiego, przejaja. 3-1 dla Wisełki będzie coś czuje. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że... Więc finansowo dobrze wyglądamy. Mamy dobrą kondycję, mamy młodą szkółkę, więc naprawdę dobrze to wygląda. Dziękuję za gwiazdki. Wyłączymy powiadomionkę, żeby nam się lepiej rozmawiało. Ale tak wam dziękuję. Tomasz, Bartek, jak widzę, Michał Ignatowicz, Mikołaj Dobosz, Grzyb Mun, Mun Grzyb, dziękuję. Myślisz, że zawodnicy Krakowa oglądają moje streamki? Znaczy, będąc szczerym, wydaje mi się, że streamów jako tako nie oglądają, ale pewnie jakieś szoty zobaczyli, bo kilku się do mnie odezwało, pozdrowiło mnie i taki zawodnik, na przykład Zaucha, czy Kwiatkowski, pozdrawiam ich serdecznie, napisali, podziękowali w ogóle, że są w składzie, a ja dzięki temu, że do mnie w ogóle napisali, to częściej ich wystawiałem. Niestety Kwiatkowski ma u mnie kontuzję, 3 miesiące, 4 miesiące nie gra, Zaucha oczywiście co jakiś czas wchodzi. Ja jeszcze tam piłkarze pewnie sobie czasem szota oglądam albo sobie wysyłają siebie nawzajem dla żartu. Ale tak, żeby piłkarz siedział 10 godzin na Football Managerze, to wątpię. A chuj mi może, zapraszają na treningach. Ale pozdrawiam ekipę Krakowi. I nie tylko Krakowi, ale wszystkich piłkarzy, bo tu niektórzy też podglądają, no. Dobra, Zielonka gra, Zielonkę wysyłamy sobie do U19, Knapa też, niech się rozwija. Krakowia konflikt terminów, tu nie ma problemu. Następca, co tu się dzieje, U18 konflikt terminów. Porada dotycząca składu, Rivaldinho Amersfoort. Widzicie, tu się nic nie zmienia, ale chcą zmienić mi napastnika. Czy Alvarez na pewno jest taki dobry? Czy może stary Niemiec Knul, a może Rivaldinho? Wezmę udział w konferencji, no to są derby oczywiście. Adrian Gula stara się wyciszyć wasz konflikt. Mamy jakiś konflikt? Ale mamy smaczy, podkręca atmosferę, Adrian Gula, wiadomo, może sobie pogadać. Adrian Gula to jest trener Wisły. Dobra. Muzyka zrobiła się dość poważna.
I przechodzimy, podsumowanie tygodnia, Myszora trzeba pochwalić, to jest moja, można powiedzieć, gwiazda. Dla przypomnienia, gościu był naprawdę, znaczy, nie, był już dobry, miał duży potencjał, ale teraz gościu bryluje w statystykach, może te gwiazdki nie pokrywają się na razie, ale ma dopiero 20 lat, on ma dopiero 20 lat. Chłopaki są w gazie, lecimy z tym, wypoczęci. Dobra kurwa, robimy to! Żeby były punkty, wiadomo, to jest ekstra klasa, bardzo wysoki poziom. Punkty, zróbmy punkty, czyli remis lub zwycięstwo, tak? Wiadomo, że zwycięstwo to marzenie, ale zróbmy punkt chociaż. Będzie super, z Wisłą, która jest no, przed nami w tabeli. Odprawa taktyczna. Tu nie zmieniamy nic. Na Wisłę na wyjeździe wychodzimy defensywnie. Alvarez. Dobra. Knul wychodzi jako pierwszy. Po prostu. Knul wychodzi jako pierwszy. Nguyen, Sużyn, Jugas, Diatjew, Rocha, Loszaj, Stadykowicz, Hanka, Van Amersfoort, Myszor i Knul. To ma być recepta na Wisłę, którą prezentuje dzisiaj Steinbors, Szota, Frydrych, Machremicz, Żukow, Żubrowski, Drygan, przepraszam. Jakub Błaszczykowski, Hugi i Skwarka. Szatnia, wchodzimy do szatni. Panowie, cieszcie się meczem, grajcie co, nie. Dobrze wiecie, jak zacięta jest rywalizacja, zagrajcie na kibiców, obrońcy. Wierzę w was, kurwa, jedziemy. Musimy to zrobić. Ogień, kurwa! Na początku ofensywnie, chociaż Wisła jest... Gramy swoje, ofensywnie, gramy swoje. Jazda. Gra na czas, jeśli będzie prowadzenie, to będzie gra na czas, na razie wiesz. Nie ukrywam, to jest ciężki mecz. To nie jest łatwy mecz dla naszego zespołu. Błaszczykowski przy futbolówce, Żurkowski. Kurwa, broń! Ja pierdolę, 6 minuta już Wisła prowadzi. Ajajaj. Może rzeczywiście na Wisłę nie było takiej agresji wychodzić. Trudno, zaczynamy, witamy w moim świecie. Kurwa mać, panowie. Naciskają, musimy grać tak. A bo dobra, gramy jeszcze atak. Myszor, tylko w pole karne. Knul! Nie wierzę, ale blisko. Nie, musimy przydefensować, oni naciskają. Dobrze, Rocha. Tylko w pole karne, kroszcze zamknie Van Amersfoort. 6:30, Hanka. Gwiazda zespołu najgorsza na boisku. Niedobrze. Kuki, Hanka, wyprowadza Krakowie. Sużyn. Skwarska przyjmuje mocny strzał, ale zajebał. Po ptokach. Kurwa mać, ale nas jadą. Szkoda gadać. Siedzę na kiblu, oglądałem sobie na telefonie. Karny jeszcze wjechał. Nie no, przecież są jakieś jaja. Że Legię ogrywamy 3-0, a nagle dostajemy bęcki od ŁKS-u i od Wisły, no. Jest! Sadykowicz! Ale czy nie za późno już? Na dwóch napastników mówisz, tak? Taktyka. Czemu mi nie zmieniło? Alvarez i tak dalej, aha. Alvarez! Kurwa, Alvarez! Ja pierdolę! Kurde, te trzy bramki, no te strzały z dystansu, one zaważyły. Na wszystkim. Myszor. Za wolno, za lekko. No jeszcze faul Jugasa, czerwona kartka. Kurwa, ale mam pecha! Do tej jebanej gry. Do kurwy nęcy. 4-1. A mieliśmy tyle sytuacji, tylko niewykorzystanych. Nie mamy dobrego napastnika, mnie to kurwica mnie szczeli. 4-1 w derbach, Filipiak mnie rozjebie. Klama w ogóle ma wytypował dobrze wynik. Napisał 3-1. Ja pierdolę, zawsze tak jest. Najlepsze jest to, że jak jest 2000 osób na streamie, to zawsze przegrywamy. A jak jest druga w nocy i jest tych osób 800, to kurwa po 3 zwycięstwa z rzędu wchodzą. Przewrotki, nie wiadomo co. Taktyczne kurwa wiecie. Akcje. Okej, ale teraz spodobało mi się to granie dwoma napastnikami. Patrz, no, mamy łeb w łeb kreowanie sytuacji. Ja ich wykreowałem więcej.
Czyli coś tu leży. U mnie pomocnicy chyba są dobrzy, tylko napastnicy szwankują. Posada Rudini na włosku? Tak, na włosku łonowym ta posada wisi. Takim rudym. Utas Krakowiabos. Jak to jest zrobione, że te patałachy znów w tak ważnym meczu nasza paszasta duma dostaje od tych smrodów z Białej Gwiazdy wstyd i hańba nie przepraszam. Po meczu z buta w stronę naszego stadionu. Nie, to moja wina, to nie wina piłkarzy, to nie wina piłkarzy, dostaw ich. Dostaw ich, to są moje dzieci. To moja wina, źle to ustawiłem, może stary Niemiec to nie była dobra opcja, może nie nadaje się do bycia trenerem. Oni dobrze grają. To moja wina, niestety. Przyjmuję to na siebie. I co, mogę tylko w następnym meczu poprosić o drugą szansę. Jeśli drugi mecz przegramy, no to streamek dopiero jutro. Błaszczykowski, strzał z głowy. Dobra, tak już nie ma o co walczyć. Ale wycisk. Ale wycisk. Jezus. Dobra, kończ to już, sędzia. Kończ to, bo nie chcemy już w tym grać. Piłkarze Krakowi schodzą przygnębieni. Ja tylko mogę rzucić butelką. Wiedzieliśmy, że płynie w tobie wiślacka krew. Dziękujemy panu za oddanie meczu. 5 zł. Dzięki serdecznie. Nie no, tak to nie jest, to są jakieś pomówienia. Ja mogę tylko wysoko podnieść głowę i moim zdaniem... po prostu nie wyszło, nie? To jest piłka nożna, nieprzewidywalna. Spadamy na 6. pozycję. Czołówka ucieka, ale nie tak bardzo. Umacnia się. A my możemy tylko patrzeć z nadzieją na kolejne spotkanie. Na konferencję nie idziemy, bo wstyd. Plują nam w mordę, udawajmy, że niech pada deszcz. I zejdźmy do szatni, bo nie ma się co kłócić. Juga skara finansowa. Następny mecz Termalika. Zróbmy to, mało graliśmy ofensywnie. Dwójka, jedynka, mamy znajomość tej taktyki. Zobaczymy to, takie coś, takie szaleństwo. Zimowy wieczór, sympatyczny, kakao, czy o kakao, kakao się napijemy, brawo! 1-0, wracamy, 6. pozycja, 26 punktów. Taka przerwa jest? 60 dni? Czemu taka przerwa jest? A, mundial w Katarze jest. Wietnam, termin meczów, patrzcie. Reprezentant kraju, Wietnam, elegancko. Analizuj ofertę, pewnie, dam tyle za niego. Holenderski obrońca z Lincoln City. Red Bull Salzburg. Dawajcie, z Red Bullem się zmierzymy. Zaplanuj sparring. O, i zajebiście, mamy sparingi z takimi kotami. Tak, wiem ile płacę, ale dla kibiców to robię, stary, wiesz? Mam sporo kaski. A to jest też klub, wiesz, nie tylko na spinę. Formele jest bardzo interesowany. O, to był ciekawy zakup. Finalizuj obietnicę, negocjuj kontrakt. Oferta zaakceptowana. Ten gość jest ciekawy, Formella. Odwrócony skrzydłowy na lewym. W USA grał w Sacramento, 89 występów, 17 bramek, ty. To on już u mnie w ekipie jest? Doszło do transferu? Skład? Zajebiście, dobry gracz do nas przyszedł. Sparring z Lechem niedługo, no to przeklikania sporo jest, nie spodziewałem się, że tak to wypadnie. 2-0 wygrał Vietnam. Czyli nasz Wietnamczyk się rozwija, w reprezentacji gra. Chyba to nie ma sensu z klubem Bruce się widzieć, tak? I weźmiemy coś innego. Co tu się wyprawia? Wiadomo, to po Beskidzie, pierwsza liga, ale... Wow, zielonka z boku, pięknie, asysta Rivaldinho, 5-0. Świetne sparingi, 3-0 z Lechem, 6-1 przegrana z Red Bull Salzburg. I teraz zwycięstwo tutaj 5-0 w pierwszej połowie. Mateusz Ptaszyński instaluje chyba w FM22. 21 nie da się już grać. Co chwilę sędzia daje dupy karne, a każdy gol przyważy to nieuznana bramka. A tu oglądam Filipka i znaczy, czasami nie uznają, wiadomo, ale no jest tu dużo mieszanych sytuacji. Ja się dobrze bawię, wydaje mi się, że to jest taki rzeczywisty symulator, no i ciężko jest, nie? Ja też robię takie szalone decyzje, które utrudniają mi rozgrywkę. Niektóre są nieprzemyślane. No wie, czy nie wszystkie. Prawdopodobnie wszystkie są nieprzemyślane. Ale budujemy fajny skład, no i po tych sparingach naprawdę jestem zadowolony i czekam z niecierpliwością na ligę. Liga twarzy, no właśnie, kiedy ja to ściągam, ja tych torrentów, torrenty mi się kojarzą z jakimś takim ciemnym internetem, black internet, kurwa, jakiś dark web, ściąganie jakiegoś syfu i trojany. Tym mi się kojarzy torrent, ale chciałbym mieć właśnie wszystkie twarze tych zawodników, bo jednak to dodaje realizmu i jakoś się bardziej utożsamiasz z tym wszystkim. Ale ten Niemiec się już nie nadaje, mam dość, cierpliwość się moja skończyła. Jadł je w żółta kartka.
Ale Sipla, ksiądzie. Paszli! Paszli po bytonie, konie! Konieczna! Rozdupcamy. Gramy swoje, jest to dobra ekipa, no mocniejsze nie da się złożyć stąd. Myszor lekko podmęczony, co z nim jest? Jak my dopiero zaczynamy. Diatiew, gol! Obrońca środkowy zdobywa bramkę. Bardzo ważną bramkę, brawo, ale się tu podnieśli kibice na czacie. Najsik, łapy, kurwa. Jeszcze weryfikacja, przepraszam. Gol uznany. No dobra, musimy coś, wiesz, żeby nie stracić tego, bo Piast też atakuje. Jesteśmy gorszym zespołem tak naprawdę od Piasta w tym meczu. Więcej mają strzałów, większą szansę na zdobycie bramki. Zagramy defensywnie, ostrożnie. Na czas teraz gramy, świetnie, to jest to. Gol 3-0, Van Amersfoort. Dokładnie, z czystym kątem wracamy z Gliwic, łatwo. No nie powiedziałbym, bo wiecie, robili sytuację. Ale tu są, ale tu jest no, ostra akcja. 3, 6, 7 drużyn walczy tak naprawdę. 7 drużyn walczy o mistrza. Wam poczekajcie chwila. Że my gramy teraz z liderem. Siebie, więc wyjeżdżamy na twardo tak zwane. Lepiej wyglądamy o wiele od lepiej. Myszor, piękne przejęcie. Alvarez. Myszor z powrotem. Myszor, strzał. Gol. Piszczek, którego wprowadziliśmy. Świetnie. Piszczek 2-0. No, mówiłem, że maszynę zarejestrowałem dobrze. 3-0. Myszor. Mówiłem, że to 4-4-2 tak zatrybiło. Ci piłkarze z tamtego sezonu zaczęli trybić, to wszystko leci teraz. To będzie orka ciężka na mistrza. Tak, nie dowierzam Piotr Węgrzy. Naprawdę, powiem ci tak... Jak już jest 3-0, tak mam takie uczucie. Kurwa, no, wypadałoby coś przegrać, bo się nudy robią. Oj, już jeden. W doliczonym czasie bylibyśmy liderami chyba, tak? Nie, nie bylibyśmy. Bylibyśmy wiceliderami. Oczywiście, że tak. Jest specjalna dieta. Cyberpunk? Myślę, że kiedyś dokończymy. Kiedy? Dobrze wiesz kiedy. Nie wiem. 10 dni do meczu z Jagiellonią. I tu chciałbym zwyciężyć i rozsiąść się na fotelu lidera. Dobra, Jagiellonia zemsta. Ośmieszyli nas na początku sezonu. 4-0 nam wpierdolili. No bo tutaj Zielonkę nam proponowali. Też myślę, że Zielonka powinien zagrać w tym meczu. Bo on się mega rozwija, cały czas jest chwalony na treningach. Jest! 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 Ej, patrzcie, my przegraliśmy z Jagiellonią pierwszy mecz w sezonie i teraz Jagiellonia 14, my mamy teraz wicelidera, jeśli utrzymamy wynik. Czego nam oczywiście życzę, panowie i panie. W ogóle ile kosztuje? Za chwilę, czy za chwilę? Sprawdzimy. Ale no nie, to nie ma sensu, wiesz, nie ma szans. Też nie ma sensu i no, to jest realistyczne, że w ogóle przyjdzie do polskiej ligi, nie? Jak wasze dziecko nie widziało nigdy kombajnu, to nie musicie jechać na wieś, tylko tu pokazać drużynę moją. Serio. Wydaje mi się, że jak właśnie wyłączasz tą gierkę, wracasz do niej, to ten pierwszy mecz zawsze w pizę dostajesz, żeby cię rozdrażnić. Chwileczka będzie, jak zdobędziemy mistrza. Mogę napić się tak zwanego, jak to się mówi, nie szampana, tylko kieliszka wódki 2. Możemy się umówić. Nawet jutro jest piątek, wygramy, wale dwie banie i lecimy trzeci sezon po dwóch baniach. Zobaczcie, co się dzieje. Niemiec asystuje Niemcowi w Krakowi. Mamy to, koniec meczu, 3-0, czyste konto, mścimy się na Jagiellonii na początek sezonu. Jakby szybciej dało się przeklikiwać następne dni. No ja się bawię dobrze, gram już czwarty dzień. Zobaczymy, jak jeszcze będzie online wyglądać. Kurczę, ja polecam gierkę, polecam, dobrze się bawię. Zielonka, wow, co zrobił Nikodem Zielonka? Ja pierdolę, genialny transfer, tutaj doradzili to widzowie. Niesamowita bramka, ale jaja, tak jak mówię, im mniej widzów, tym lepsze efekty w grach, no to jest standardowa zasada, nikt nie widzi naszych sukcesów, to jest to, Anka, Rivaldinho 3-0 z Nożyc, gol, 4-0.
O kurwa, ale bramka zielonki, ty co goś robi? Najlepsze co się przyszło do klubu. Moc zielonki. Brawo zielonka, brawa dla zielonki. Naprawdę świetny transfer. Polecam tego zawodnika, możecie też sobie go kupić, bo to jest ten zawodnik istniejący. Jest lider. Częstochowa się wyjebała chyba. Tak, zremisowała. Mam lidera. Mamy lidera. A wratuje. Jakub Kisiel. Już nie ma żartów z Legii. To jest środkowy, to jest obrońca na środku grający. I ktoś tu poleci. Nie próbowałem klika podpisać. Może wyślemy zapytanie, ale kaski nie ma. Ale zapytam. Dobra, lecimy z tym meczem. Testowy meczek i potem już idziemy w kimę. Nie rozbiega nam tego chłopaczyna. Tak, no musi być zmiana. Kontuzja niestety Hanki, naszego najlepszego gracza. Formala, szkoda. Formela. Oj, gol. Valerang Villa. Nic się nie dzieje, panowie, gramy swoje. Kisiel, żółta kartka w debiucie. Nie trzeba go później zdjąć, nawet za chwilę. Gol! Mamy to, Jugas, 1-1. Diatew, żółta kartka, co jest, kurwa, przecież przed chwilą wyjeżdżał. Formella w debiucie, aj! Mięczy nie grać defensywnie trochę, żeby odpoczęli. Dobrze, Nugent. Teraz te moi zawodnicy są zmęczeni. Są zajechani. Ci obrońcy co? Czerwona kartka, tak myślałem. Nie! Świetnie. No dobra, czerwona kartka, koniec meczu. Nie, ostatnia akcja. Olsen, rzutka w pole karne. Dutiev, Odjaciew. Dobrej nocy, widzowie. Dobrej nocy, ja też się rozłączam. Dzięki za pobyt, dzięki, że posiedzieliście ze mną. Ci, co grałem dalej, to miłej gry.